Cześć! Dzisiaj pokażę Wam przepis na stek z ligawy wołowej. Mięso dokładnie puczemy pod bieżącą wodą. Następnie kroimy na kawałki o grubości około 2 cm. Pokrojone mięso osuszamy ręcznikiem papierowym. Następnie kładziemy je na talerzu. W temperaturze pokojowej musi ono zostać około pół godziny, najlepiej godzinę. Jest to bardzo ważny punkt w smażeniu steku. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest rozgrzanie patelni. Patelnia musi być bardzo dobrze rozgrzana. Stek solimy z każdej strony. Na bardzo rozgrzaną patelnię dopiero wkładamy mięso. Smażymy je około 2,5 minuty na każdej ze stron. Pamiętajmy, aby w tym momencie nie ruszać patelnią, ponieważ mięso odpuści nam sok. Kiedy minęły 2,5 minuty, mięso przekładamy na drugą stronę i znowu smażymy 2,5 minuty. Pamiętajcie, żeby nie nakuwać mięsa widelcem. Po 2,5 minutach ściągamy mięso na wcześniej przygotowaną folię. Mięso zamykamy w tej folii i czekamy 5 minut. Ono musi teraz odpocząć. Po tym czasie mamy mięso gotowe do jedzenia. Wystarczy je przełożyć na talerz. Jak widzicie, nasze mięso jest średnio wysmażone. Na talerzu można jeszcze to mięso popieprzyć. Życzę Wam smacznego, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. Do następnego filmiku. Pa!